Koruny. Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. Druk nr 1148. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o celu Piastowska. Bardzo proszę Panią Prezydent. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, do druku nr 1148 dotyczącego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Piastowska wpłynęły cztery poprawki. Pierwsza poprawka radnego Andrzeja Kawranka Otóż na działkach oznaczonych numerem 305 przez 6, 306 przez 3, 306 przez 4 położonych przy Emaus oraz na działce 305 przez 7 położonych przy Kulejach Bigi oznaczonych na planie symbolem MN8 przyjmuje się wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie niższy niż 60%. Analogicznie do wielkości procentowej wysokości 60% przyjętych dla innych działek położonych w przedmiotowym terenie. Opiniuje się tą poprawkę negatywnie, ponieważ proponowana poprawka zmiana dotyczy wskaźnika terenu biologicznie czynnego, natomiast teren ten, teren do zabudowy pozostaje bez zmian i dla wszystkich działek w oznaczonym obszarze, czyli MN8, wynosi on maksimum 30%. Ten de facto nie będzie powodować większych możliwości inwestycyjnych prowadzonej zmiany przez pana Andrzeja Kawranka, a dotyczyć to będzie tylko zwiększenia ilości terenu utwardzonego na działkach. Ponadto właściciele działek wymienionych w treści poprawki nie złożyli w ustawowym terminie wniosku do planu i w związku z tym oraz nie złożyli uwag w ramach wyłożenia do publicznego gromu. Zmiana na ich działkach, w tym terenie na innych działkach dokonała się w wyniku rozpatrzenia uwag przez innych właścicieli. Gdybyśmy przyjęli tą poprawkę, musielibyśmy powtórzyć całą procedurę planistyczną. Następnie druga poprawka pana Andrzeja Kawranka, która dotyczy brzmieniu na działkach oznaczonych numer 259 przez 1 i 260 obręb 11 Zwierzyniec położony przy ulicy Emaus przesuwa się projektowaną linię zabudowy na granicę wyżej wymienionych działek na odcinku 15 metrów, ponieważ proponowana obecnie w projekcie planu linia zabudowy eliminuje możliwość przebudowy istniejącego w granicy działku budynku ulicy Emaus 39. Opinia jest negatywna, dlatego że projekt planu zgodnie z treścią paragrafu 6 ust. 2 dopuszcza remont i przebudowę istniejących budynków oraz ich elementów. Dlatego też zgodnie z definicją przebudowy według prawa budowlanego jest to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych i technicznych istniejących budynków z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak kubatura, powiększenie zabudowy, wysokości, długości czy szerokości bądź liczby kondygnacji. Według ustaleń niniejszego projektu planu nieprzekraczalna linia zabudowy nie ma wpływu na możliwość przebudowy istniejącego budynku, ponieważ przebudowa po prostu tych kawałków nie powiększa. Przyjęcie tej poprawki skutkować będzie koniecznością powtórzenia czynności planistycznych, tak jak poprzednio. Następna poprawka złożona przez panią Angelikę Wojciechowską dotyczy dachów. Otóż w terenie MN8 dopuszcza się stosowanie dachów płaskich. Również opiniuje się ją negatywnie, ponieważ de facto taka możliwość w planie istnieje. Projekt planu w paragrafie 14 zawiera ustalenie dla terenu MN8, który dopuszcza stosowanie dachów płaskich. Zapis brzmi: dachy nowo realizowanych budynków należy kształtować jako dwu-
wielospadowe lub płaskie, zgodnie z ustaleniami paragrafu 8 ustęp 2 punkt 1 do 3. W związku z tym ta poprawka jest po prostu bezzasadna, a przyjęcie tej poprawki właściwie nie zmieni, nie zmienia ustaleń prawa. Następnie w sprawie wniesionej przez panią Angelikę Wojciechowską dotyczy również zmiany w obszarze MN8 w strefie o zwiększonej intensywności zmiany wskaźnika terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 50%. Poprawka jest bardzo podobna do poprawki radnego Kawlancza. Jedyna różnica jest polega na tym, że tutaj mówimy o powierzchni biologicznie czynnej 50%, ale de facto powierzchnia zainwestowania nie ulega zmianie. Również ta poprawka, tą poprawkę opiniuje się negatywnie. Gdybyśmy te poprawki przyjęli, musielibyśmy powtórzyć procedurę planistyczną, a w chwili obecnej w obszarze mamy złożonych ponad 20 decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę wielorodzinną, czyli również złożone wnioski o pozwolenia na budowę pod zabudowę wielorodzinną. Oznaczałoby to, iż teren zostaje tak naprawdę z terenu zabudowy jednorodzinnej przekształcony w wielorodzinną, a to spowoduje, iż cel planu, jaki mamy, utrzymanie charakteru istniejącej zabudowy, zostanie niezachowany, czyli tak naprawdę opracowany plan straci swój sens. Dlatego apeluję do radnych o odrzucenie tych poprawek, bo de facto, jeśli będzie inaczej, no to trzeba się zastanowić, czy warto w ogóle plan dalej procedować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję dotyczącą spraw. Bardzo proszę. Ustawowy, tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, analizując poprawki zgłoszone do planu miejscowego, w sporej części oczywiście należy przyznać co do zasady racji. Dlatego, że ustalanie w obszarach tak drogich nieruchomości i obszarach mocnej urbanizacji nie ma się miejsca. Powierzchnia czynnej biologicznie na poziomie 70-60% to po prostu absurdalne. I to są w zasadzie pokłosie nieprzemyślanego studium z 2003 roku. Poza tym, tak jak pani prezydent wspomniała, korekta, która została wprowadzona, tak naprawdę w ogóle nie zmienia parametrów zabudowy, bo ona dotyczy powierzchni czynnej biologicznej, a nie powierzchni podzabudowy. W związku z tym, tak mówiąc już kolokwialnie, będzie można wybudować więcej chodnika albo, nie wiem, zrobić więcej terenu utwardzonego, ale nie będzie dało się postawić większego budynku. Czyli tak naprawdę dla inwestora ta korzyść jest minimalna, wręcz symboliczna. To po pierwsze, ja uważam, że przy okazji zmiany studium powinniśmy w tych terenach obniżyć losą powierzchni czynnej biologicznej. Poziom 40-50% to nie poziom, który powinien obowiązywać. Zresztą tak jak w innych terenach mocnej urbanizacji. Te postulaty są słuszne, natomiast myśmy na etapie opinii komisji to rozważali bardzo mocno i bardzo głęboko analizowali. Niestety w związku z zapisaniem studium nie jest to do końca możliwe. Znaczy przegłosowanie tych poprawek powoduje powrócenie planu miejscowego wersji, jak jest dzisiaj. I tak naprawdę będzie tylko opóźnienie wejścia planu w życie, a nie będzie realnej zmiany zapisów. Chyba, że jak mówię, nie zmieniają się powierzchnie zainwestowane. Jeśli chodzi o takie płaskie, oczywiście współczesne budownictwo preferuje to rozwiązanie, ale również powinien być dopuszczane. Plan dopuszcza tylko część. Powinien dopuszczać zróżnicowanie. Ja odpowiadając pan dyrektor, posiedział stąd, że większość zawodowych na terenie w związku z danym obszarem ochronnym jednego z parków narodowych ma zabudowę parków spadzistych, no i tak to jest panu utrzymane. Natomiast ja prosiłem wam wykaz dokładnie 25 WZ-ek procedowanych w tym obszarze na zabudowę wielorodzinną i 5 pozwoleń na budowę. Jeśli plan miejscowy byłby wstrzymany, a to będzie tego parku oznaczając wstrzymanie niezależnie od tego, która z nich wygląda terminy procedury na mniej więcej pół roku, to możemy się spodziewać, że spora część z tych WZT stanie się pozwoleniem na budowę i wtedy ta część o charakterze
Jedna rodzina będzie wyglądała jak ulica Przegon, gdzie kiedyś były tylko domy jednorodzinne, a dzisiaj się ma nie jednego domu jednorodzinne. I to jest druga sprawa. I trzecia sprawa to jest kwestia osuwiska przy Sawickiego. Dlatego, że tam mieliśmy do czynienia z dość kuriozalną sytuacją, nie może to nie raczej nazwać. Otóż mieszkańcy zgłosili występowanie osuwiska w roku 2010-2011. Wtedy Rada Miasta przyjmowała takie uchwały o zakazie nadbudowy, rozbudowy, odbudowy, przebudowy, generalnie zakazie wszystkiego na poziomie osobistym. Ono było na podstawie każdego osobiska analizowane przez pracowników geologicznych, który mieści się w Krakowie. Czym okazało się w perspektywie czasu, że zgłoszono uszkodzenia budynku, które nie były wynikiem osobiska, tylko błędów technologicznych, budowlanych, błędów sztuce budownictwa. A cała akcja osobiska została wynoszona po to, żeby zablokować kilka instytucji obecnych. Dzisiaj ta akcja protestacyjna obróciła się przeciwko mieszkańcom, którzy nie mogą zainwestować w działek, które tam zostały ich własne. Nie mogą przebudować nawet ogrodzenia, dlatego że jest zapis. W związku z tym podjęto badania, czy faktycznie to osobisko występuje, czy się ono występowało, czy się ustabilizowało. W danym projekcie studium jest zaznaczone na terenach osobiskowych, natomiast jeżeli badania wykazały, że go nie ma, to myślę, że to będzie doskonały pretekst do tego, ażeby w tym obszarze zmienić plan miejscowy, w obszarze północnym, w którym planu miasta, a przy okazji w tym planie miejscowym, o którym w tej chwili mówimy, skorygować technikę powierzchniczną i biologicznie na taki trochę bardziej racjonalny. To moja prośba do Państwa o wycofanie, a jeśli będzie cel wycofany, to jednak do Rady Miasta prośba o głosowanie przeciwko tej poprawce, dlatego że korzyści no to są tak synchrone, że sprawy spowodowane nieuchwalenie planu są zdecydowane. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę Panie na konsultację. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z argumentami Pani Prezydent i Panu Przewodniczącego. Proszę na piśmie, bardzo proszę Pana Radnego. Proszę na piśmie przygotować. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Prezydent, Szanowne Panie i Panowie Radni. Trudno się nie zgodzić z argumentacją, która została tu przedstawiona przez moich przedmówców, znaczy mam na myśli Pana Przewodniczącego Stawowego i Panią Prezydent. Niemniej jednak tak naprawdę używanie argumentu w ocenie negatywnej przez Pana Prezydenta, że nie złożyli w terminie żadnych wniosków, no moim zdaniem nie jest najlepszym argumentem, bo najprawdopodobniej gdyby te wnioski zostały złożone w terminie, faktycznie mieszkańcy nie zrobili tego, dlatego my jako ich przedstawiciele próbujemy to w jakiś sposób korygować. Ale gdyby to złożyli w terminie, najprawdopodobniej te wnioski zostałyby uwzględnione. Ja sobie świetnie zdaję sprawę z tego, że przegłosowanie tych poprawek, mówiąc kolokwialnie, wywróci ten plan. Jestem temu zdecydowanie przeciwny, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, jakie, że tak powiem, zagrożenia pomniejsze, o których mówił mój przedmówca, Pan Przewodniczący Stanów. Dlatego apeluję, żebyście Państwo radni brali to pod uwagę. Poprawek nie wycofuję, niemniej jednak, jak powtarzam, apeluję, żebyście Państwo brali pod uwagę, że przegłosowanie tych poprawek może, znaczy na pewno spowoduje wywrócenie planu i proszę, żebyście przegłosowali to tak, żeby było to z rozsądku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli w takim razie zostały do przegłosowania poprawki pierwsza i druga Pana Radnego Pawlanka. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę się rejestrować. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, ja też stoję na stanowisku, że nie będziemy przegłosować poprawki nie dlatego, że są słuszne czy niesłuszne, ale dlatego, że powodują bezsensowne wydatkowanie pieniędzy na sporządzenie tego planu, ponieważ plan po wyjściu, po tej ewentualnej poprawce byłby już nieaktualny, nie ochroniłby tych terenów, które podlegają zabudowie wielorodzinnej i ogrodowej. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Szanowni Państwo, ponieważ zostały do przegłosowania poprawki Pana Radnego Pawlanka, uprzejmie proszę przygotować się do głosowania.
Głosujemy poprawkę pierwszą pana radnego Andrzeja Chorągiewa. Szanowni Państwo, proszę się przygotować do głosowania. Głosujemy poprawkę numer 1 radnego Andrzeja Chorągiewa. Bardzo proszę pani radna, jeszcze czekamy. Czy wszyscy z Państwa są... Czy wszyscy Państwo oddają się głos? Bardzo proszę, zamykam głosowanie. Przepraszam, coś mi się porobiło też. Przeskoczył mi pan głos. Zamykam głosowanie teraz. Tak, to jest zamknięte. Przeskoczył. Zobaczmy za chwilę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, głosów za, 1, przeciw, 31, wstrzymało się, 0, nie było udziału głosowania i głosowa. Poprawka radnego Andrzeja Chorągiewa, numer 1 została odrzucona. Szanowni Państwo, głosujemy. Bardzo proszę o wybór. Niestety, mój głos był nie tak zabrany. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, głosujemy poprawką numer 2 Andrzeja Radnego Chorągiewa. Szanowni Państwo, głosujemy poprawkę numer 2 pana radnego Chorągiewa. Czy wszyscy Państwo braliście udział w głosowaniu? Tak? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Za, 0, przeciw 34 osoby, 1 się wstrzymała. Obecny podczas głosowania 35 osób. Poprawka numer 2 Andrzeja Chorągiewa została odrzucona. Ponieważ w poprawki pani radnej Andrzeja Wojciechowskiej mam tutaj potwierdzenie i wycofanie, w związku z tym, proszę Państwa, głosujemy druk numer 1148 bez poprawek w tej chwili. Bardzo proszę, głosujemy. Czy wszyscy Państwo będą uprzejmi też w głosowaniu? Wszyscy wzięliście, dziękuję, zamykam głosowanie. Prawie proszę o wynik. Głosów za 37, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie dało się głosowania 0. Stwierdzam, iż uchwała według druku 1148 została podjęta.